Dzień dobry koleżanki i koledzy. Serdecznie witam na Śląsku, w województwie śląskim i otwieram posiedzenie wyjazdowe posiedzenie klubu Koalicji Obywatelskiej. Chciałbym serdecznie przywitać naszych gości, parlamentarzystów, parlamentarzystki z całej Polski. Witam serdecznie koleżanki i kolegów samorządowców, witam zaproszonych przedsiębiorców i witam przede wszystkim przewodniczącego Platformy Obywatelskiej Donalda Tuska. To już trzeci z kolei wyjazdowy klub wczoraj w województwie śląskim, bo przypomnę, że Śląsk to również Częstochowa, Żywieczyzna, Podbeskidzie, Ziemia Cieszyńska, Zagłębie, Ziemia Rybnicka oraz tutaj stolica Katowice, Chorzów. Byliśmy w ponad 150 miejscach na mniejszych, większych spotkaniach. To wielkie energetyczne spotkanie w Bytomiu, za które jeszcze raz serdecznie Wam wszystkim dziękuję. Dzisiaj jesteśmy tutaj, by rozmawiać o problemach, o rozwiązaniach tych problemów, bo województwie, województwo śląskie jest tak różnorodne jak Polska. Bo w województwie śląskim skupiają się jak w soczewce wszystkie te problemy, z którymi na co dzień borykają się zarówno mieszkańcy Pomorza, Podlasia, Podkarpacia, Dolnego Śląska, Opolszczyzny czy Centralnej Polski. Szanowni Państwo, serdecznie zapraszam. Przewodniczący Donald Tusk. To będą być może najważniejsze dni nie tylko tego roku dla całej Koalicji Obywatelskiej. Te dziesięć dni w województwie śląskim. Przedstawiamy od kilku tygodni Kolejne, bardzo konkretne punkty programu Koalicji Obywatelskiej na najbliższe lata. Jak Państwo pamiętacie, na pierwszym naszym wyjazdowym posiedzeniu klubu parlamentarnego mówiliśmy o między innymi o kredycie 0% dla tych, którzy czekają na swoje pierwsze mieszkanie. Mówimy o tym także tu na Śląsku i szczególnie młodzi ludzie z nadzieją, Czekają na możliwość wprowadzenia w życie tego projektu. Mówiliśmy w Wielkopolsce o y, szansach dla polskich firm, polskich przedsiębiorców samozatrudnionych. I tutaj także słyszymy głosy nadziei, że uda nam się wprowadzić te propozycje, a w tym przede wszystkim. Y, no, taka racjonalizacja składki zdrowotnej, żeby nie, nie, nie trzeba płacić składki zdrowotnej, jak się prowadzi firmę od sprzedanego samochodu, czy maszyny, czy nieruchomości, tylko od tak zwanej podstawowej działalności gospodarczej o, o potrzebie płatności za chorobowe przez ZUS, nie przez przedsiębiorcę. I to wszystko budzi naprawdę nadzieję także tutaj na Śląsku na to, że nasze konkretne programowe punkty zmienią życie Polek, Polaków, Ślązaczek i Ślązaków na lepsze I to, i to już niedługo. Ale nieprzypadkowo powiedziałem, że te 10 dni, bo przez 10 dni będziemy w województwie śląskim spotykali się z ludźmi, z samorządami, z przedsiębiorcami. W, zarówno na samym Śląsku, w Zagłębiu, w Częstochowie, na Podbeskidziu. Będziemy spotykali się. Przez te 10 dni, bo głęboko w to wierzymy, o czym wczoraj mówiłem do ponad tysiąca zebranych ludzi w bytomiu, że Śląsk może ponownie stać się takim przemysłowym sercem, nie tylko Polski, ale może być takim przemysłowym sercem Europy. I nie są to i nie chodzi tutaj o puste slogany. Ja często się powołuję na takie wspólne dziedzictwo, taką w, wspólną tożsamość y, y, ludzi z Pomorza, Kaszubów i Ślązaków i to z wielu powodów, nie muszę tego tutaj y, y, nikomu tłumaczyć, ale to, co jest taką szczególnie wyrazistą cechą ludzi tu urodzonych, całych pokoleń Ślązaczek i Ślązaków, to jest pracowitość, odpowiedzialność, rzetelność, umiłowanie konkretu i taka nieufność do Pustych słów czy pustych haseł. Przywołałem wydarzenia z ostatnich dni. Dzisiaj słyszymy od rządu to samo, co słyszeliśmy wiele lat temu. Nazwaliśmy to śląskimi kłamstwami premiera Morawieckiego, czyli albo bardzo ogólne hasła, albo obietnice, których nie byli w stanie przez lata swoich rządów nie tylko spełnić, ale nawet rozpocząć. A będący w końcu członkiem partii opozycyjnej Jerzy Buzek, kiedy przyszedł taki moment, żeby załatwić coś naprawdę konkretnego dla, dla Śląska, załatwił. Załatwił pieniądze i ochronę wielu kopalni, szczególnie z okolic Szczebia tych, gdzie wydobywamy węgiel koksujący, po to, żeby wpisać ten węgiel na listę surowców krytycznych i dzięki temu Cała Unia Europejska będzie traktowała ten, ten węgiel jako i w konsekwencji te kopalnie, a więc w jakim sensie też y, y, Śląsk, jako strefę chronioną. Ze względu na wojnę, na zmiany geopolityczne. I wiecie, i nie... I Jerzy Buzek i ci, którzy z nim współpracowali, wiesz, to, to nie jest pierwszy raz, kiedy udało się to osiągnąć. Pamiętam, kiedy byłem w Brukseli, współpracował Jerzy Buzek z ówczesną panią komisarz, też tą zaczką Elżbietą Bieńkowską, i już wtedy też udawało się wpisywać ten węgiel koksujący na, na listę surowców krytycznych. To brzmi tak technicznie, ale tak naprawdę to oznacza no, Skuteczną ochronę w związku z polityką europejską tych kopalni. Daję ten przykład po to, żebyśmy uświadomili sobie, że wystarczy rzetelne Śląskie podejście do swoich obowiązków, żeby marzenia o odbudowie potęgi przemysłowej Śląska stały się faktem. Bo wiecie, z reguły największą barierą były pieniądze. Kiedy duże obszary Śląska ulegały dewastacji, kiedy upadał przemysł, kiedy kopalnie y, czuły się zagrożone z różnych względów, także ekonomicznych. To poszczególne rządy w Polsce miały dość poważny problem, jak finansować te marzenia o restytucji potęgi Śląska. Ale dzisiaj te pieniądze nie są problemem. Dzisiaj jest problemem głupi, uparty pisowski rząd który blokuje dostęp do pieniędzy. I nie, nie będę już powtarzał tego wszystkiego, co mówiliśmy o Funduszu Odbudowy, o tych miliardach, które PiS, Ziobro Kaczyński, diabli wiedzą, kto z nich tak naprawdę zablokował dla Polski. Ale mówimy o wielokrotnie większych pieniądzach, które są tak naprawdę dedykowane, które naprawdę należą się ślą konkretnie Śląskowi. Słuchajcie, jeśli. Unia Europejska, a więc my, no bo w przeciwieństwie do PiSu my naprawdę wiemy, że Śląsk to też jest Unia Europejska i że, i że w Europie jesteśmy, bo to jest nasz większy dom. Więc jeśli Unia Europejska, czyli my, mamy przeznaczyć w perspektywie najbliższych kilku lat 600 miliardów euro na transformację przemysłu i energetyki, to to nie jest jakiś miecz, który wisi nad nami, tylko to jest gigantyczna szansa, przede wszystkim dla Śląska. Nigdzie lepiej nie uda się tych pieniędzy wydać, jeśli oczywiście yy, 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 nastąpi zmiana władzy i te pieniądze wreszcie trafią do Polski, niż tutaj na Śląsku. I nie tylko dlatego, że to jest okręg tradycyjnie przemysłowy. Nie tylko dlatego, że Ślązacy pokazali przez dziesięciolecia i stulecia, że nie boją się konkretnej, ciężkiej, ciężkiej pracy. Ale też dlatego, że tu są obiektywne powody, dla których pieniądze na transformację energetyki i przemysłu do Polski mają trafić, a więc właśnie na Śląsk. Tu na Śląsku one zostaną wykorzystane najlepiej, tu są największe możliwości, taki potencjał, ten potencjał przemysłowy, nawet jeśli w dużej mierze przez nieudolne rządy zdegradowany. Nikt już dzisiaj nie musi zastanawiać się, czy należy ograniczyć wydobycie polskiego węgla. Ostatni rok pokazał bardzo wyraźnie, że wydobywanie polskiego węgla nie jest problemem, tylko import węgla z Rosji czy z jakichś bardzo egzotycznych krajów, węgla, który bardziej przypomina błoto i muł, że to był problem. My, i tu przechodzę do konkretów, my chcemy wydobywać polski węgiel i nie jest to w najmniejszym stopniu w przeszkodzie w konflikcie z ideą transformacji energetycznej. Znaczy Śląsk może być i będzie potęgą przemysłową, w śląskich kopalniach będzie wydobywać się węgiel i równocześnie spełni się marzenie szczególnie młodych pokoleń Ślązaczek i Ślązaków o Śląsku zielonym, o Śląsku, o śląsku gdzie jest tania energia, o Śląsku, który staje się centrum naukowym, bo... Nowa rewolucja przemysłowa, która zaczyna się i zacznie się na serio tutaj na Śląsku, będzie potrzebowała nowoczesnych kadr, ludzi przygotowanych merytorycznie, kilkuset tysięcy specjalistek i specjalistów od energetyki OZE, od energetyki jądrowej. Tu muszą powstać dziesiątki nowych zakładów po to, żeby marzenie o małych reaktorach jądrowych, to nie jest marzenie, to już powoli się powoli dojrzewa do, do tego projektu. Polska będzie być może nawet potrzebowała. Kilkadziesiąt takich małych reaktorów jądrowych, i do tego są potrzebne konkretne przedsięwzięcia przemysłowe. Istotne części tego wielkiego projektu nowej energetyki mogą powstawać i powinny powstawać właśnie tutaj na Śląsku. I ja nie mówię o tym, co się ma zdarzyć za 10 lat. Ja mówię o tym, co zresztą Morawiecki obiecał, kiedy, kiedy były wybory, i nic z tym nie zrobił. Mówię na przykład o tym, że potrzebna jest modernizacja bloków energetycznych 200 MW, które pracują na polskim węglu, bo jeśli tej modernizacji nie przeprowadzimy, to za 2-3 lata te bloki przestaną funkcjonować. A one mogą dłużej funkcjonować, bo tego prądu i tak będziemy potrzebowali, zanim ruszy energetyka jądrowa. Zaniechanie na przykład modernizacyjne, jeśli chodzi o bloki energetyczne albo no zapowiedź, a później zero działań, jeśli chodzi o tak zwane inteligentne kopalnie, po to, żeby one stały się bezpieczniejsze i trochę wydajniejsze. Albo, no takie to, to brzmi oczywiście bardzo mm, technicznie, ale y, y, Morawiecki też to obiecał, no, na przykład nowoczesne przetwarzanie s, y, smoły koksowniczej, a my w tej chwili to sprzedajemy jako surowiec do innych państw, do Czech, do, do Hiszpanii, zamiast tutaj Przerabiać to z korzyścią dla, dla polskiego przemysłu i, i dla Śląska. Jeśli mówimy o transformacji energetycznej, to mówimy też przecież o bardzo konkretnych przedsięwzięciach związanych z OZE. Kiedyś na Śląsku i ci, którzy nie potrafią sobie z tym poradzić, ci, którzy nie mają takiego śląskiego podejścia jak właśnie Jerzy Buzek, kiedy załatwia konkretne interesy śląskie w Europie. Nie zdaj... Oni często jakby budowali takie wrażenie, że OZE, nowoczesna energetyka, to jest coś, co jest w takim jakby naturalnym i nie do uniknięcia konflikcie z interesami Śląska. Słuchajcie, ale gdzieś musimy wyprodukować te se... dziesiątki, setki tysięcy pomp ciepła. My gdzieś musimy wyprodukować te, a przynajmniej części do tych. Tysięcy biogazowni, nowoczesnych biogazowni, jeśli energetyczna gmina albo energetyczny powiat, a więc samodzielne, samowystarczalne yy, yy, obszary yy, pod względem energetycznym, żeby one stały się faktem, to my musimy to zacząć produkować. Nie ma żadnego powodu, żeby taka biogazownia, jaką oglądałem w, y, ostatnio w Wielkopolsce, że nowoczesna biogazownia, złożona z różnych komponentów, tam jest, y, jest imię technologiczna i amerykańska, i niemiecka, i, i polska, ale nic nie stoi na przeszkodzie, żeby tu na Śląsku, gdzie ludzie potrafią myśleć, potrafią produkować, potrafią konstruować, żeby takie biogazownie tutaj były produkowane. To wszystko jest naprawdę w zasięgu ręki. Mówiłem o tych 600 miliardach euro. To, to brzmi tak kosmicznie. Słuchajcie, no ja, ja się znam na europejskich pieniądzach i organizowałem największy budżet europejski dla Polski wtedy, kiedy byłem premierem. Ale nawet ja nie jestem w stanie ogarnąć wielkości takiej kwoty. A to oznacza, jeśli chodzi o Polskę, 82 miliardy tylko na tą transformację energetyczno-przemysłową dla Polski. 80 miliardów euro. Ja tutaj chcę powiedzieć, to oznacza i będzie oznaczało, jeśli będziemy my o tym decydować, że yy, przytłaczająca część tej kwoty, te, tej niewyobrażalnej do tej pory rzeki pieniędzy, musi trafić tu, na Śląsk i trafi tutaj, tak jak powinny tu trafić pieniądze, po które PiS nie potrafi sięgnąć z. Z tak zwanej sprawiedliwej transformacji. To są też pieniądze, w dużej części przecież europejskie. Mówimy tutaj o 10 miliardach, które powinny już tutaj od wielu, wielu miesięcy pracować. Śląsk stanie się na nowo potęgą przemysłową, po to, żeby polska energetyka stała się nowoczesna i po to, żeby zmiany, jakie zachodzą, i one są oczywiście nieuniknione. W energetyce światowej, europejskiej, polskiej stały się szansą dla y, y, Śląska, a nie, a nie zagrożeniem. Słuchajcie, no trzeba być kompletnym lajkiem, amatorem, a tacy dzisiaj polską rządzą, żeby nie zrozumieć, że tu już nie ma czasu, że my musimy zacząć ten wielki projekt y, i zacząć go od Śląska już dzisiaj. Y, no, jakiś czas temu, kilka tygodni temu, y, IKEA zaprezentowała y, publicznie taki swój program na przyszłość, z którego wynika jednoznacznie, że do roku 2025, a więc jutro, będzie kooperowała z przedsiębiorstwami w Polsce wyłącznie takimi, które w 100% pobierają energię odnawialną. W 100%. 100 tysięcy ludzi w Polsce. Pracuje w firmach, które współpracują z IKEA. Ą. 100 tysięcy ludzi. Za dwa lata ci ludzie będą pracować, będą musieli pracować w zakładach, które mają energię czystą. To pokazuje, i przy, IKEA jest tylko przykładem. Na świecie banki będą coraz częściej sprawdzać certyfikaty i nie będzie kredytów dla tych, którzy nie mają odpowiedniego. No tego standardu, jeśli chodzi o, o ślad węglowy. Wielkie sieci nie będą zamawiały na przykład ubrań, jeśli nie, nie, nie będą one ekologiczne. W każdym wymiarze gospodarczym widać wyraźnie, że rozpoczyna się wielka batalia o naszą przyszłość i że każdy dzień się liczy. Zmarnowanie energii, potencjału, tej ludzkiej rzetelności pracowitości Śląska, tego przemysłowego doświadczenia, jest grzechem, czy może być grzechem śmiertelnym. Nikt nie ma prawa rządzić w Polsce, nikt nie ma prawa ubiegać się o władzę w Polsce, kto nie rozumie, że inwestycje w Śląsk to są inwestycje w nasze bezpieczeństwo energetyczne, nasze bezpieczeństwo przemysłowe, w jakimś sensie w nasze bezpieczeństwo geopolityczne. Bez. Yy, Śląska, który będzie na nowo potęgą przemysłową, ale też potęgą naukową, my w tym wyścigu przegramy, a możemy być i jesteśmy dzisiaj potencjalnie faworytem w tym, w tym wyścigu. Będę w związku z tym proponował, oprócz tych konkretnych yy, yy, projektów, też inwestycyjnych. Yy. No, wiecie, żeby były inwestycje, to, mówiłem o tym w Bytomiu, to przecież nie trzeba wycinać tutaj akurat na Wojuzmie Śląskim, nie trzeba wycinać setek tysięcy czy milionów drzew pod inwestycje, wystarczy podjąć jedną decyzję. O tym rozmawialiśmy, ja to wszędzie, wszędzie słyszę, rozmawialiśmy o tym samorządowcami. Wystarczy, aby stuprocentowo kontrolowana przez państwo spółka zarządzająca nieruchomościami, Y, y, kopalnianymi, żeby przekazała te grunty, mówię o gruntach, samorządom do dyspozycji, po to, żeby tam mogły powstawać inwestycje. Wy wiecie najlepiej. Ta spółka, zamiast jakby uruchamiać na nowo energię także poprzez, Udostępnianie tych gruntów samorządom pod, choćby inwestycje przemysłowe, zachowuje się jak taki, wiecie, chciwy ze złej powieści syndyk, yy, yy, sama nie zarobi, nikomu nie da. Musimy, i, i, a to tu, w nie trzeba jakichś usta wielki. tu wystarczy jedna konkretna decyzja, żeby uwolnić grunty pokopalniane pod nowe inwestycje. To jest, tu nie trzeba jakiejś szczególnej filozofii. I tu nie trzeba jakichś negocjacji. To jest jedna konkretna decyzja, bo to państwo bo decyduje o tym, jak ta spółka powinna się zachować. A my, jak wiecie, musieliśmy patrzeć, jak się wycina wiawoźnie las pod, pod te zapowiedziane milion samochodów elektrycznych Morawieckiego. Tak jak powiedziałem, to wczoraj miał być milion samochodów elektrycznych, a jest wyciętych 100 tysięcy drzew. I tak wygląda większość, niestety, z przykrością to stwierdzam. Większość obietnic, jak pięknie brzmiały te parę lat temu, kiedy PiS ogłaszał tutaj program dla Śląska, tylko nic z, tego, nic z tego nie wyszło. Na końcu, i tutaj chyba na Śląsku ludzie to rozumieją szczególnie, z racji tej tradycji, pracowitości, konkretu, dobrej organizacji, że przecież tak na końcu chodzi o to, czy ludzie wykonują swoją robotę, czy nie. Po co nam rząd, który w każdej sprawie jest gotów godzinami mówić o tym, że chcielibyśmy, aby, ale jak przychodzi do roboty, to mają dwie lewe ręce w najlepszym wypadku. A na Śląsku chyba to czujecie szczególnie. Szczególnie dotkliwie. Wczoraj, jak wiecie, byłem w Bytomiu i warto sobie uświadomić, że Śląsk. To jest nie tylko ta wielka szansa przemysłowa, Śląsk jest nie tylko wielką nadzieją Polski na nową energetykę. Śląsk może nas uwolnić od zależności energetycznej. To też zawsze przypominam, bo to jakby trochę uciekło ludziom z pamięci. Przecież tak naprawdę no, PiS doszedł do władzy między m.in. dzięki tak zwanej aferze podsłuchowej. To się zaczęło dokładnie tutaj. Przyjechałem na Śląsk. Rozmawiałem godzinami ze wszystkimi centralami związkowymi, z górnikami. Jak zrobić, żeby polski nie zalewał rosyjski węgiel, żeby uchronić nie tylko polskie kopalnie, ale także żeby zbudować naprawdę niezależność energetyczną od rosyjskiego węgla. I po rozmowach i konsultacjach właśnie tutaj na Śląsku podjąłem Twarde decyzje dotyczące no, różnych sposobów, jak ograniczyć ten import. I zaczęła się afera. Ten, który był jednym z organizatorów importu węgla rosyjskiego, był też tym, który podsłuchiwał, który nagrywał, który dał to później do dyspozycji i naszym oponentom zagranicznym i wewnętrznym. Przypominam o tym, dlatego, żebyśmy zdali sobie sprawę, że. Od jakby takiej autentycznej, nie chcę tutaj zbyt mocnych słów użyć, ale potrzebna nam jest taka autentyczna solidarność polityczna między tymi, którzy rządzą w Warszawie, a tymi, którzy ciężko pracują tutaj na Śląsku, tymi, którzy marzą o taniej energii, tymi, którzy nie dają się skorumpować, tymi, którzy jak mają wydać pieniądze na naukę, to powinni wydać te pieniądze. Zresztą, ja jestem ciekawy, ile tych pieniędzy wydano, żeby pomóc Katowicom, które stają się w 2024 roku Europejską Stolicą Nauki. Ale wiemy, ile pan Bielanini zagospodarowali pieniądze na pseudobadania. <klucz> Bardzo bym chciał, żeby ten przyszły polski rząd, patrząc na każdą złotówkę, wydawał te pieniądze tam, gdzie ona będzie pracowała najlepiej. Tam, gdzie ludzie chcą naprawdę pracować, tam, gdzie ludzie mają wyobraźnię, tam, gdzie ludzie mają determinację. A więc, żeby pracowały te pieniądze natychmiast uwolnione, właśnie tutaj na Śląsku. Słyszeliśmy dużo. Kończąc, chcę tylko jakby uświadomić tym wszystkim, którzy nas dzisiaj słuchają. Tylko wczoraj odbyliśmy w 41 miejscowościach, grubo ponad 100 różnych spotkań, zorganizowaliśmy. Ponad 100 wydarzeń. Rozmawiałem z Wami o tym, co usłyszeliście, o czym ludzie mówili na tych spotkaniach. Ja zacznę od, od siebie, bo obiecałem yy, i jako kaszuba obiecałem Ślązakom, że będę dokładnie tak konkretny i precyzyjny jak oni. Yy, więc chcę powiedzieć panu Henrykowi Starnowskich, gór, emerytowi, który pytał o. Yy, Kwestię praw nabytych. Mam tutaj, poprosiłem po naszym spotkaniu i przygotowano ekspertyzę na kilku stronach bardzo rzetelną ekspertyzę prawną, która pozwoli panu Henrykowi zorientować się, co tak naprawdę jest możliwe w jego konkretnym przypadku. To jest były wojskowy, który nie może pobierać drugiej emerytury a uważa, że powinien mieć do tego prawo i tu nasi prawnicy i eksperci wykonali natychmiast, natychmiast tę, tę ekspertyzę, którą przekażę dzisiaj. Podobnie na tym spotkaniu jeden z górników emerytów pytał mnie o prawa nabyte i związane z tym, tym kwestię deputatu. Pamiętacie Państwo tutaj na Śląsku to dobrze, dość dobrze te historie spółki, bo tutaj partnerem są spółki, nie, nie, nie partie polityczne czy nie, nie rząd w Warszawie, no w, w, w kilku spółkach podjęto decyzję o wypłaceniu jednorazowo, to zdaje było 10 tysięcy złotych no takiego jakby świadczenia po to, żeby emeryci przyszli, aktualni emeryci górniczy zrezygnowali po wzięciu tych pieniędzy z prawa nabytego czyli tego deputatu. Jeśli chodzi o prawa nabyte, my będziemy zawsze starali się chronić te prawa nabyte, tutaj decyzja należą rzecz jasna do konkretnych spółek. Dobrze rozumiem ten, takie poczucie niesprawiedliwości, będziemy starali się też pomagać ludziom, żeby przynajmniej zorientować się co jest możliwe, a co nie, chciałbym żebyśmy w ten sposób traktowali każdego rozmówcę, żebyśmy jadąc i rozmawiając z ludźmi znaleźli zawsze czas, nie tylko, żeby ich wysłuchać, ale żeby z tego były jakieś konkretne wnioski, jakaś konkretna pomoc. Wiem, że koleżanki Izaleszczyna i Marta Wcisło były wczoraj pod Częstochową w Olsztynie, ale to jest ten Olsztyn Częstochowski, nie, nie Warmińsko-Mazurski i tam mieliście ponad 50 małych, średnich, dużych przedsiębiorców i to spotkanie jak mi powiedziałyście, właściwie jest być może najbardziej dobitną ilustracją tego, co mówiłem o potrzebie odbudowy potęgi przemysłowej i energetycznej Śląska. Głównie mówiono o tym, że ich firmy padają ze względu na ceny. Na ceny prądu i gazu. I że można mówić różne, opowiadać różne cudawianki, co się nie zrobi za dwa czy za pięć lat, ale ich firmy nie przetrwają tego dramatycznego czasu, jeśli... Nadal będą rządzili ci, którzy nabijają kabze państwowym monopolom, powodują, że Orlen niedługo może będzie naj, w ogóle najbogatszą firmą w tej części świata, ale ich firmy w tym czasie padną. Tylko po to, żeby pan Obajtek mógł się chwalić miliardami zysków netto każdego, każdego kwartału. Byliście, tam Marcin Kierwiński mi relacjonował spotkanie w żorach, ale ja pamiętam, bo w żorach rozmawialiście między innymi. O dramatach ludzi, tych, którzy będą wywłaszczani w związku z CPK. I to jest temat, który był obecny w żorach, ale też w łaziskach i w Mikołowie, oczywiście. Ale też i w bytomi ludzie do mnie podchodzili w tej, w tej sprawie. Co ciekawe, wiecie, to jest taki jeden uzasadniony lament w całej Polsce: znaczy ludzie czują się tak ubezwłasnowolnieni. Ludzi mi ta władza tak pogardza, znaczy podejmują decyzje, o których właściwie wszyscy już wiemy, że one jakoś za dużo sensu nie mają. Mówię o CPK jako całości. I ta władza ma kompletnie gdzieś to, że konsekwencją tych decyzji, a na razie mówimy tutaj o Wielkich Łąkach, gdzie pan Chorała i jego kumple zarabiają grube, grube tysiące każdego miesiąca i to już poszło w miliony, w setki milionów złotych wydane, wydanych pieniędzy. A jedynym praktycznym efektem jest tragedia tysięcy polskich rodzin, które dowiadują się, że za chwilę stracą swoje domostwa. Tam no, w Mikołowie sam słuchałem ludzi ze za łzami w oczach mówili, my tu jesteśmy od stu lat w tym miejscu. Dzisiaj ktoś nam przychodzi, proponuje jedną trzecią wartości, nie pyta o zdanie, bo te konsultacje polegają na tym, że przyjeżdża jakiś funkcjonariusz PiSu i mówi, to już nie jest wasze. I te, ty, tych rzeczy nasłuchaliście się także wczoraj. W Cieszynie, tam był, była Jasia Fryderyk i, i Bartek Sienkiewicz. Ludzie powtarzali to, co ja słyszałem, kiedy byłem kilka miesięcy temu w Cieszynie. Czyli to wykluczenie komunikacyjne. Znaczy, to jest też paradoks. Nie? Jest województwo śląskie. Wydawałoby się, że tutaj czego jak czego, ale infrastruktury nie brakuje. I że bliskość to jest wielka aglomeracja. Miasta są relatywnie blisko siebie. No, ale żeby z Cieszyna dojechać do, yy, do Krakowa, to trzeba mieć dwie przesiadki. Żeby z, żeby z Cieszyna się dostać do, do, do Bielska, to kupę czasu kosztuje. Tylko dlatego, że tam. Zaniechano w ogóle jakichkolwiek tak naprawdę inwestycji w połączenia kolejowe. Jeśli chodzi o kolej, to też tak symboliczne, ale też bardzo dramatyczne. Kto z was był w, w Sosnowcu w Maczkach? O, tak, no właśnie. No. I y, tam obiecano. Yy, yy, dworzec. To znaczy, że inwestycje w renowację, modernizację dworca. I jeśli dobrze rozumiem, to jest w tej chwili ruina, tak? tak nie ma aż, aż, aż strach patrzeć. Ja nie będę się wyzłośliwiał, nie będę szybko, przypominał pewnej polityczki, która lubiła się fotografować na tle zdewastowanych zakładów i krzyczeć Polska w ruinie. Ale tak naprawdę jest tyle miejsc, także tutaj na Śląsku, zagłębił. Pod Beskidziu, które wbrew ich obietnicom, wbrew ich kłamstwom i, i, i fałszywym zapowiedziom, właśnie obracają się w ruinę. Warto o tym pamiętać. I tu też apeluję do Was, żebyście o tym pamiętali, że jak rozmawiacie z ludźmi, bo tutaj na Śląsku będą na to szczególnie czuli to mówcie im naprawdę jak jest, mówcie im o tym, co naprawdę jesteście w stanie i jesteście gotowi zrobić, żeby nikomu do głowy nawet przez myśl nie, nie przyszło, że będziecie się obiecywać coś, co jest niewykonalne, ale żebyście nie, żeby wam nie zabrakło też takiej wiary w to, że to, co dzisiaj w zarządu pisu jest niemożliwe, jest możliwe, że wymaga tylko takiej autentycznej determinacji, zaangażowania i władzy, i ludzi tutaj mieszkających. Im tej energii nie zabraknie. W bytomiu yy, staliśmy z prezydentem Bytomia na tle kamienicy, która czeka na rewitalizację, ale przed oczami mieliśmy kamienicę zrewitalizowaną. Ten przykład jest tak uderzający. bo a, yy, jechałem, towarzyszyli moi współpracownicy i yy, jechaliśmy busikiem yy, przez bytom w te i we w tam mieliśmy kilka spotkań. I jeden z moich kolegów mówi, cholera, ja naprawdę nie wiedziałem, że Bytom jest tak piękny, chociaż ciągle tak bardzo poszkodowany jakby trudną przemysłową historią. Ale że to jest takie piękne i takie duże miasto, że to jest naprawdę powód do dumy. Mimo, że niektórym w Polsce może się wydawać, że Bytom to jest symbol upadającego przemysłu, szkód grudniczych i, 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 i że nie jest to miejsce, gdzie by się chciało żyć. Jest dokładnie odwrotnie. Ja... Y Rewitalizacja i szacunek dla dziedzictwa, w tym dla ładu przestrzennego miejskiego, to jest moja jakby druga pasja i dobrze rozumiem tych wszystkich w Bytomiu, którzy wiedzą, że w Bytomiu, tak jak na całym Śląsku będzie można żyć godnie, nie tylko dlatego, że zainwestujemy w przemysł, w naukę, realne potężne pieniądze, ale że zainwestujemy też pieniądze w rewitalizację, bo tu nie tylko musi się dać pracować, ale tu też ludzie muszą żyć na takim poziomie europejskim, włączywszy w to kwestie urbanistyczne, architektoniczne. I to jest, wiecie, mnie najbardziej serce zabalało, jak sobie świadomiłem, ile oni rozkradają pieniędzy każdego dnia w taki tak bardzo arogancki sposób, jak niewiele z tych pieniędzy trzeba, żeby jedną potężną, piękną kamienicę zrewitalizować bytomi. Tutaj każdego dnia przecież słyszymy, że tutaj 100 milionów przekręcili, tu dali 30 milionów w swojej zaprzężonej fundacyjce, tutaj kolega Bielana, tam szwagier Sasina, tam krewny Czarnka i tak dalej I, tu, i, i 50 milionów, i 10 milionów, i 100 milionów, każdego dnia. A prezydent Bytomia mówi 8 milionów i cała ta kamienica przepiękna została zrewitalizowana. Za jeden duży przekręt zorganizowany w. Yy, o ironię, w Naukowym Centrum Badań i Rozwoju. Jeden duży przekręt wystarczyłby, żeby bytom wyglądał jakby od ręki no, trzy razy lepiej. Jeden duży przekręt, je, je, taki jednodniowa akcja PiSu, taka, taki jednodniowy skok na kasę publiczną wystarczyłby, żeby. Yy, w Bytomiu zniknął problem ludzi czekających na mieszkania. To mówi, o, to mówi zarówno o skali ich przekrętów, jak i mówi o tym, że te szanse są no, na wyciągnięcie ręki. Nie trzeba tutaj żadnych cudów nikomu obiecywać. To wystarczy być elementarnie przyzwoitym, elementarnie kompetentnym i i nie bać się podejmować decyzji, a tutaj już ludzie sobie to życie bardzo dobrze urządzą. Naprawdę bez, bez żadnego <noise> przymusu. Naszymi gośćmi dzisiaj są samorządowcy. Ci, którzy mówią o potrzebie między innymi właśnie odzyskania gruntów, inwestowania, etc. Ale są też to ludzie, którzy najlepiej może mają w tej swojej pamięci tę dumę śląska, Takiego prawdziwego regionu z własną tożsamością, trudną historią. Tutaj nikomu nie trzeba tłumaczyć, jak wielkie znaczenie ma to słowo decentralizacja. Mało gdzie w Polsce ludzie mówią tak często, tak otwarcie, tak twardo: Dajcie nam się rządzić. My wiemy najlepiej, jak ma wyglądać robota na Śląsku czy w Zagłębiu. Niech Warszawa się, niech biurokracja centralna nie wtrąca się w nasze decyzje, bo my najlepiej wydamy te pieniądze na Śląsku. Chcę powiedzieć, że jedną z pierwszych decyzji ona miałaby wymiar nie tylko symboliczny, ale także praktyczny w związku z naszymi planami odbudowy wielkiego przemysłu, nowoczesnego przemysłu na Śląsku i... Także po to, żeby podkreślić, jak wielkie znaczenie ma autentyczna decentralizacja, autentyczna samorządność, będzie decyzja o przeniesieniu ministerstwa przemysłu tutaj na śląsk. Jeśli głęboko w to wierzymy, a ja w to naprawdę wierzę, że śląsk może być tym przemysłowym sercem Polski i Europy, to nie ma żadnego powodu, żeby ludzie, którzy będą współpodejmować decyzje, którzy będą pomagać w rozwoju tego przemysłu na skalę regionalną, polską, europejską, żeby patrzyli z oddali na to, co tu się będzie działo. Niech ta decyzja, wierzę, że będzie nam dane podejmować takie decyzje za kilka miesięcy, Niech będzie takim znakiem też dla innych regionów, nie tylko dla Śląska, że samorządność stanie się na nowo faktem, że samorządy będą dla nas kluczowym partnerem i że odbudujemy wiarę ludzi w ich siłę, a nie w państwo, gdzie jakaś jedna osoba czy jedna grupa Warszawy usiłuje podejmować za nas wszystkie decyzje w życiu prywatnym, gospodarczym, politycznym. Nie, te decyzje, Dotyczące Śląska będą zapadały na Śląsku. I... A po naszych spotkaniach, wiem, że to się będzie powtarzało przez tych najbliższych 10 dni, ja nie mam żadnych wątpliwości, że samorządowcy, wójtowie burmistrzynie, prezydentki, prezydenci, radni wojewódzcy właśnie tutaj na Śląsku yy, będą każdego dnia udowadniali, że absolutnie zasługują na takie zaufanie, na takie decyzje. Yy, ludzie wybrani tu przez Ślązaczki i Ślązaków będą wspólnie z nimi podejmowali decyzję, czy to się na Nowogrodzkiej będzie komuś podobało, czy nie. Dziękuję bardzo. Panie premierze, bardzo dziękujemy za te słowa, które padły tutaj dzisiaj i wczoraj w Bytomiu, skierowane do mieszkańców naszego regionu i za tą otuchę, które pan wlewa w nasze serca. Rozmawialiśmy wielokrotnie i wiemy, że kto wygrywa wybory na Śląsku, ten wygrywa w Polsce i to nie jest slogan, to jest fakt. Tu jest 57 posłów wybieranych, 17 senatorów i my tutaj jesteśmy dzisiaj po to, żeby pokazać, że nam na tym zależy. I że to jest ważne, że ważne jest śląski, ważne, że wy chcemy wygrać tu wybory. I panie I panie Premierze osobiście bardzo dziękuję, że spędzi Pan tutaj 10 dni, bo to jest wiemy, że w tym kalendarzu to nie jest zwykła rzecz, że e, kampania wyborcza e, szef partii opozycyjnej 10 dni spędzi w jednym miejscu e, właśnie, żeby pokazać, że to, o czym tutaj przed chwilą mówił, że to nie są tylko puste słowa, że to nie jest do kamer pod publikę, ale że to jest coś, co leży panu premierowi na sercu i będziemy tutaj razem przez następne 10 dni. Wcielać w życie, czyli spotykać się, rozmawiać z mieszkańcami tak jak wczoraj te 150 spotkań, setki rozmów to już przynosi efekt i przyniesie na pewno ten efekt w przyszłości. Szanowni Państwo, no ostatnio nam tu nie szło, wracając do tego, kto wygrywa wybory na Śląsku. Dwa razy przegraliśmy te wybory, ale dzisiaj wiemy, że przegraliśmy z powodu zdrady i oszustwa. W 2015 roku pani premier Szydło, pan prezydent Duda Wmawiali tutaj ślązakom, mieszkańcom naszego regionu, że ani jedna kopalnia nie będzie zamknięta i że górnictwo stanie z kolan. Co się stało? Rekordowy import węgla, zamykane kopalnie i sześć lat po tych obietnicach podpisane porozumienie ze związkami zawodowymi, absolutne likwidacja górnictwa do 2049 roku. To są ich właśnie obietnice. Brawa. Oszukiwali dalej. W 2019 roku jeździł tutaj pan premier Morawiecki, poseł ze Śląska, z Wrocławia. Pokazywał takie slajdy i mówił, że tu będzie program dla Śląska. Panu premierowi nie wypadało. Ja powiem, co w tym programie było. Inteligentna kopalnia, zgazowanie węgla, JSW miało produkować wodór, PGG paliwa bezdymne, elektrownia szczytowo-pompowa miała być w szybie zamkniętej kopalni. Polskie huty stali palarnia śmieci, nowe kopalnie, blok kogeneracyjny w Rybniku. No my się właśnie, wczoraj pan Matusiak i pan Szarama stali pod halą w Bytomiu, ja my się spytał, może oni wiedzą, gdzie to jest, bo pan premier pytany przez nas na każdym posiedzeniu Sejmu, pytamy go to, gdzie to jest, panie premierze. Echo, nie wie. Y Słuchajcie, wy, wychodzi, wygląda na to, że pan premier już tu nie będzie kandydował, ale przestrzegam wszystkich mieszkańców Polski. Gdyby gdzieś się pojawił i próbował was oszukiwać, nie wieście im. My się tu nabrać nie damy, wy też się nie dajcie. Ostatni Ostatnio tu pan premier wspominał, obiecywał jeszcze 100 tysięcy samochodów. Jego rzecznik nawet nie wie, że w Jawoźnie, tylko mówił w górach izerskich. No i wyrąbali las na razie. My w Jawoźnie naprawdę modlimy się o to, żeby na tym, jak już tego lasu nie ma, żeby tam naprawdę powstały miejsca pracy. To jest rzecz poważna, lasu nie ma. Eee, posłowie, którzy wczoraj byli w Jawoźnie, no, z przerażeniem na to patrzyli, mieszkańcy na to patrzą, ale dziś mówimy tak, no jak już tego lasu nie ma, zróbmy coś, cokolwiek, żeby było, ale nikt nie wierzy panu Morawieckiemu, że to, co on obiecuje, tam będzie, więc my już zadbamy, żeby tam naprawdę były fabryki i nowe miejsca pracy. Może pan premier przyjechał właśnie wczoraj w Jaworznie z panem Sławkiem Nitrasem, Markiem Sową i Magdą Kochan. Badaliśmy te słynne kłamstwa, gdzie premier mówi, że ceny ciepła nie wzrosną więcej niż 40%. No, byliśmy w spółdzielni mieszkaniowej, byliśmy w spółce energetycznej i poruszeni świadectwem pani Lucyny Nauczycielski, pana Zbigniewa, którzy dostali faktury powyżej 2,5 tysiąca za luty. I to jest ich emerytura, to jest ich całe życie. No I tam by przyjął pan Morawiecki i opowiedział te, te wszystkie obietnice, jakie zawarł w tym w swoim programie. My się czymś mamy chwalić, ale mówimy to cicho. No, Stadion Śląski to nasze, koleje Śląskie nasze, muzeum Śląskie nasze, drogowa trasa średnicowa nasza, e, autostrady e, nasze. Blok 910 MW w Wiawożniejszym też by był nasz, jakby kumple Morawieckiego Czarka czy Ziobry tego po prostu nie spaprali. Szanowni Państwo, my na Śląsku nie potrzebujemy żadnych górnolotnych programów. Nam wystarczy Spokojna rozmowa i ciężka praca. I tego, to Wam, Szanowni Mieszkańcy, obiecujemy. Na pewno, że będziemy z Wami rozmawiać, ale w takim spokoju, w takiej trosce o to, jak ten region naprawdę budować. I wygramy wybory w Katowicach, wygramy na Śląsku, wygramy w Polsce. To ja wrócę do pieniędzy. Wielokrotnie słyszeliśmy, że Krajowy Plan Odbudowy to plan Marszala, później, że to drobne, po które nie warto się schylać. Ostatnio słyszeliśmy jednak, że to jest polska racja stanu. Ale czym tak naprawdę jest Krajowy Plan Odbudowy dla Śląska, dla Polski i dla każdej i każdego z nas? Krajowy Plan Odbudowy to są środki na tani prąd. Na tanią energię dla każdego gospodarstwa domowego, dla każdego przedsiębiorstwa i dla każdego samorządu. I bo to są pieniądze na to, o czym mówił premier Tusk na odnawialne źródła energii i na transformację energetyczną. Tu na Śląsku te pieniądze są potrzebne bardziej niż gdziekolwiek indziej, bo to właśnie tu musimy stworzyć nowe, bezpieczne, dobrze płatne miejsca pracy po to, żeby Śląsk był czysty, nowoczesny. I bogaty. I my wiemy jak to zrobić. Nasi eksperci i nasi posłowie, także posłowie śląscy, Mirany Kiel, Gabrysia Lenartowicz, Krzysiek Gadowski, od wielu miesięcy pracują nad tym programem. I wiemy jedno, że śląsk dokładnie tak, jak mówił też przewodniczący Saługa. Właśnie Śląsk zasługuje na to, żeby ta transformacja energetyczna i ta zmiana cywilizacyjna nastąpiła właśnie tutaj. Ale Krajowy Plan Odbudowy to także pieniądze na szpitale, na szybszy dostęp do lekarza, na szybszy dostęp do diagnostyki, do rehabilitacji. To pieniądze na żłobki, na przedszkola i na szkoły. To pieniądze na tani, ale też czysty transport publiczny i wreszcie pieniądze na cyfryzację. Na cyfryzację, bez której nie ma mowy ani o transformacji energetycznej, ani o wydajnej, nowoczesnej, konkurencyjnej gospodarce. I wreszcie Krajowy Plan Odbudowy to najmniej bolesna i najlepsza szansa na wyhamowanie tej bardzo groźnej, katastrofalnej drożyzny, czyli inflacji. To jest wzmocnienie polskiego złotego, to jest odbudowa wiarygodności Polski, to jest obniżenie kosztu obsługi długu i, i te słowa, które tak właściwie nie bardzo wiemy, co znaczą, znaczą dokładnie tyle, że zamiast przeznaczać już niedługo 100 miliardów złotych, tylko na rolowanie długu, moglibyśmy te pieniądze przeznaczyć no właśnie na ochronę zdrowia. I to wszystko da nam. Krajowy Plan Odbudowy. Wydaje się, słuchajcie, że trzeba być wariatem, żeby po te środki nie sięgnąć. One leżą w Unii Europejskiej. No one czekają na nas. I co i nic. Prawie dwa lata. Rząd PiSu kłóci się, opowiada jakieś brednie o suwerenności, o, o, o różnych dziwnych rzeczach. Jedyne, co zrobili, to zamienili ministrów. Ministra Szymańskiego na Szynkowskiego, i ministra Budę na Pudę. Ale naprawdę na nic się to nie zdało. Dlaczego? No bo problem nie tkwi ani w Komisji Europejskiej, ani nawet w tych negocjacjach. Problem tkwi w PiSie. Dlatego jesienią wygramy wybory i odsuniemy ich od władzy. Kiedy myślę Śląsk, to oczywiście myślę pieniądze, ale myślę też wartości. Myślę dom, heimat, teren pogranicza, teren różnorodności, różnych wrażliwości, języków, różnych historii. I myślę sobie o słowach z listów do Rzymu. Śląsku mój, nie troć się, bo kaj puda, byda bezdomny. I myślę sobie, że naszym obowiązkiem, ale też przywilejem, jest uznać tę odmienność. Jest uznać regionalizm, jest uznać język śląski za język regionalny. Ale śląsk to także kobieta. Kobieta, która była przez los poniewierana z trudną historią. Los nas nie oszczędzał na śląsku. Ale los i pis nie oszczędziły nas także w XXI wieku. I ja widzę te tłumy kobiet na Korfantego, na DTEźce, które z wściekłości krzyczały różne niekulturalne słowa, których nie będę powtarzać. Ale to była wściekłość. To, była, to był strach, niepewność i nienawiść. Bo one się boją. One się boją zachodzić w ciążę. One się boją być w ciąży w Polsce. One się boją, co się stanie, kiedy urodzą chore dziecko. Bo to państwo, co im daje? Daje im zakaz, daje im przemoc, daje im samotność. A my, my możemy dać im nadzieję. Nadzieję na bezpieczeństwo, na walkę z przemocą dobową, na pomoc dla tych, którym urodzi się chore dziecko z niepełnosprawnością, na wsparcie, na pieniądze, na system i na prawo do decydowania o sobie. Wiecie co? Te wszystkie spotkania w Rudzie, w Tychach, gdzie oglądaliśmy bardzo poruszający film. Prawda, posłowie płakali na nim, mężczyźni na nim płakali, właśnie o to, e, o tym, czym się nie mówi. O aborcjach, o chorych dzieciach. Mieli łzy w oczach. I z tych rozmów wybił oczywiście strach, ale też nadzieja. I mówiłam: tak, tu jest nadzieja, tu jest przyszłość. Dla kobiet, dla górników, dla młodych dla nas wszystkich tu na Śląsku. Panie przewodniczący, koleżanki i koledzy, witam serdecznie na Śląsku. Witam serdecznie w samym centrum, ale nie w samym centrum Śląska i nie w samym centrum Katowic. Witam was w samym Centrum Europy. Dlatego, gdy się spojrzy na mapę, to właśnie Śląsk znajduje się w centrum Europy. I dlatego, panie premierze, do Ministerstwa Przemysłu wszyscy będą mieć blisko. I dla przykładu. Poseł Arkadiusz Marchewka ze Szczecina przyjechał do nas, pokonując około 600 kilometrów. Ale z tego miejsca do Berlina mamy około 500 kilometrów. Do Wiednia 400 kilometrów. Do Pragi około 300 kilometrów. Do Bratysławy mniej niż. do Warszawy poniżej 300 kilometrów. Stąd wszędzie jest blisko. No, zauważyłem, że gdy powiedziałem, że do Berlina, to niektórzy się uśmiechali. Oczyma wyobraźni. Zobaczyliście te paski od razu w TVP Info. Bo w wozie transmisyjnym telewizji polskiej, który tutaj stoi, jest już alert. Powiedział Berlin, powiedział Berlin. Ale o Niemcach jeszcze dwa słowa będą. Bo warto albo nawet trzeba z tego miejsca. Wspomnieć dwie wizyty Jarosława Kaczyńskiego na Śląsku. Podczas pierwszej wymlaskał taką myśl, że Śląsk to zakamuflowana opcja niemiecka, ale podczas drugiej wizyty postanowił załagodzić tą pierwszą wypowiedź i wyjaśnić, o co mu chodziło, więc wyjaśnił, że chodziło mu o to, że Śląsk to siedlisko patologii. Jarosław Kaczyński, tak jak i cały PiS, nigdy nie zrozumieją Śląska. Nigdy nie zrozumieją, bo nigdy nie rozumieją odmienności. A Śląsk jest różnorodny, wielokulturowy i oni nigdy nie zobaczą, że właśnie Śląsk leży w centrum Europy. Ze, że stąd wszędzie blisko, że mamy dwa lotniska w zasięgu ręki Kraków i Katowice, Pyżowice, gdzie jest taka sama odległość. Że tutaj, na Śląsku, jest 5 milionów ludzi gotowych do nowych wyzwań, dobrze wykształconych i przygotowanych na nowe czasy. Śląsk potrzebuje niewątpliwie inwestycji, potrzebuje tego zainteresowania. I moi drodzy, chciałbym tego miejsca ze Śląska, żeby wybrzmiał również apel. Oślązacy mają wielki szacunek do pracy, wielki szacunek do drugiego człowieka, do kultury, tradycji i do autorytetów. I mam apel do obłudników pisowskich na czele z Jarosławem Kaczyńskim i oszustem z Wrocławia Morawieckim. Nie zasłaniajcie złodziejstwa. Korupcji, łajdactwa, portretami wielkich Polaków, bo to jest obrzydliwe. I na koniec taka naprawdę nieśmiała prośba. Zaproszenie do Jarosława Kaczyńskiego, żeby przed wyborami częściej przyjeżdżał na Śląsk, bo ostatnim razem, gdy był, to na drugi dzień po jego wyjeździe Kisowska większość w Sejmiku padła. A kto wygrywa na Śląsku, wygrywa w Polsce. Dlatego wygramy. Tak. Na Śląsku są ważne wartości. Śląsk jest tym regionem, gdzie ludzie szanują drugiego człowieka. Śląsk jest tym regionem, gdzie jest ważna uczciwość, gdzie jest ważna prawdomówność. To są podstawowe wartości, o których każdy tutaj wie i które każdy tutaj chroni. Niestety mamy premiera, który został skazany za kłamstwo. Mamy ministra edukacji, któremu nie przeszkadza, że ujawniono dane małoletniego dziecka. Ofiary przestępstwa nie staną w obronie tego dziecka. Zamiast uczciwości mamy program wielkiego łupienia państwa. Byłyśmy wczoraj z Katarzyną Lubnauer, z panem senatorem Rybickim w Pyskowicach na spotkaniu z seniorami. Byłyśmy na spotkaniu z samorządowcami. Rozmawialiśmy z wami, Posłami, posłankami, senatorami i senatorami, senatorkami, którzy byli w różnych miejscach województwa śląskiego. I wszędzie ludzie pytali, jak to możliwe, że zamiast uczciwości, prawo. Praworządności, szacunku do drugiego człowieka. Mamy kłamstwo, mamy obdzieranie budżetu państwa z pieniędzy, mamy programy takie jak Willa Plus, mamy programy takie jak Naukowiec Plus. To wszystko pokazałyśmy. Pokazałyśmy to, w jaki sposób PIS łupi to państwo. A ludzie chcą uczciwości. Ludzie chcą, żeby pieniądze, które są pieniędzmi z edukacji, trafiły do szkół, do nauczycieli, żeby pieniądze, które są przeznaczone dla naukowców, trafiły do uniwersytetów, trafiły na politechniki. I wszędzie nas o to pytali. Co zrobicie, żeby nie było przekrętów? Co zrobicie, żeby państwo polskie, nasza ojczyzna była krajem uczciwym, samorządnym, krajem, w którym Nasze dzieci nie są narażone na przykład, jaki daje ta władza. I my mówimy: to będzie uczciwe państwo, to będzie państwo, w którym będziemy szanować autorytety. A zaczniemy od tego, że zaczniemy szanować tych, którzy wychowują nasze dzieci, czyli nauczycieli. Tu na Śląsku nauczyciel, wychowawca jest najważniejszą osobą szanowaną przez rodziców i uczy się szacunku do nauczycieli, do przewodników. Niestety rząd PiSu zrobił wszystko, żeby zawód nauczyciela przestał być zawodem szacunku społecznego. Odbudujemy autorytet nauczyciela. Odbudujemy autorytet nauczyciela nie tylko przez pieniądze, ale też przez pokazanie, że jest to ważny zawód, że jest to zawód zaufania społecznego. Proszę Państwa, nigdy więcej programów Villa Plus, nigdy więcej programów Szwagier Plus. Ewentualnie możemy zafundować pisowy program Cela Plus, uczciwy program, który z, 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 którego beneficjentami będą ci, którzy dzisiaj okradają Polskę. Panie premierze, szanowni państwo, premier mówił o etosie ludzi tu na Śląsku: ciężkiej pracy, odpowiedzialności. Krystyna mówiła o wartościach. Tak. Tu są potężne, pot, potężny potencjał i ślązacy pamiętają i nie cierpią hipokryzji. Wojtek Król mówił o dwóch wizytach, ale była jeszcze jedna. W 2015 w lutym, tu niedaleko, niecałe 10 kilometrów stąd, jest kopalnie, miasto Ruda Śląska. Kopalnia Pokój. Tam w lutym 2015 roku pojawił się prezes Kaczyński. Towarzyszyła mu przyszła pani premier Szydło, towarzyszył mu przyszły minister energii. Padały wspaniałe obietnice. Żadnej kopalni nie zlikwidujemy. Zlikwidujemy import węgla. Przyszła premier Szydło, poszła dalej. Otworzymy te kopalnie, które oni pozamykali. Dziś po siedmiu latach ich rządów trzeba postawić rachunek. Trzeba to wszystko podsumować. Zlikwidowali przez 7 lat swoich rządów 14 kopalni. 7 całkowite zmietli. Mało z tego. Likwidowali kopalnie, które były jednym z najmłodszych, które miały węgiel. Ba, taka kopalnia w Jaszczębiu Zdroju, należąca do, do Jaszczębskiej Spółki Węglowej, miała węgiel, miała koncesję na 30 lat. Ba. Mówił premier o tym surowcu. Krytycznym, o który walczył premier Buzek. Mamy też ambasadora drugiego tam w Unii Europejskiej, Jana Olbrichta, a oni ją pozamykali. I jeszcze jeden element w tej całej przepychance. Były firmy, podmioty zagraniczne sprowadzane przez związki zawodowe, które chciały wykupić tę kopalnię. Ba, chciały zwrócić 200 milionów złotych pomocy publicznej, która została zaangażowana na tą kopalnię. W 2021 roku spółka restrukturyzacji kopalń, o której mówił premier, zabezpieczyła na likwidację ponad 620 milionów złotych. A dziś przy tej inflacji i drożyźnie to już ponad miliard. Tak nam budują tą Polskę, tak nam budują Śląsk, tak mówią o tym wspaniałym węglu, tanim, taniej energii. Wszyscy Polacy to obserwują i doceniają. I widzą, że nie warto im ufać. A co z tym węglem, który mieli zlikwidować z importu? Już nie wspominam o tym, ale może przypomnę ten 2018 rok. 20 milionów ton węgla, 18 z Rosji, ale rok temu, w 2022, 20 milionów ton węgla przywieźli z zagranicy najdroższego w historii Polski. Tego na Śląsku nigdy nie było. Żeby premier polskiego rządu, ponoć poseł ze Śląska, wysyłał samorządowców, wójtów, burmistrzów, prezydentów, po węgiel do Gdańska. Tego w Polsce nie było. Zaczęli likwidować te kopalnie, mówiłem o tych, o tych ilościach, no ale po tych likwidacji zostają potężne obszary. Te kopalnie poszły wszystkie do tak zwanej spółki restrukturyzacji kopalń, żeby je zlikwidować. Ale nikt nie pomyślał, jak zaczęli je likwidować od 2016 roku, żeby przygotować jakiś plan zagospodarowania tych terenów. Dzisiaj ponad 3000 hektarów gruntów leży w ręce tej spółki. Samorządy pytają, domagają się, to mówią, no nie, to, to może w takiej procedurze, to w takiej, a może zablokujecie dalszą sprzedaż na 10 lat. To trzeba zmienić. Mamy wspaniałych samorządowców, mamy doświadczoną funkcjonującą tu od ponad 30 lat katowicką specjalną strefę ekonomiczną. Samorządowcy dzielnie z nimi współpracują. Tak możemy zagospodarować te tereny. My musimy wrócić na te tereny, oddać je gospodarce, zbudować tam dodatkowe miejsca pracy. Tam ma być przyszłość dla naszych dzieci, dla naszych wnuków. Tamta zielona, odnawialna energia powinna być uruchamiana. Tamte firmy, tamten potencjał powinien się znaleźć gospodarczy, o, których, o której mówił premier. Tak, proszę Państwa, Śląsk to wielki potencjał. Tu na Śląsku jest przyszłość. Dziękuję. Szanowni Państwo, tutaj chwilę z panem premierem Tuskiem rozmawialiśmy, jak zakończyć tę część oficjalną. Nawet miałem pomysł takiego krótkiego żartu, ale nie dość, że jest pan premier i już zadrzał gdzieś moja żona na sali. Żartów nie będzie, będzie całkiem poważnie. Pamiętacie, jak w Wielkopolsce pokazywałem, gdzie mogą udać się funkcjonariusze PiSu, żeby zwiedzić pewne miejsca. To moi drodzy... Wronki Rawić Kubarutnicki podpowiada: To tutaj w województwie śląskim już rozpoczęli taki bardzo duży inwestycyjny projekt w Braci Bożu. Tam Solidarna Polska chwali się rozbudową więzienia w Braci Bożu. I powiem tak, oni się bardzo, bardzo starają, bo można by powiedzieć, że budują dla siebie. Dziękuję bardzo za tę część otwartą. Dziękuję za część otwartą. Rozpoczynamy, jak zawsze, część roboczą, roboczą. Dziękuję mediom, dziękuję tym wszystkim, którzy relacjonowali nasze dzisiejsze spotkanie. I przypominam bardzo ważną rzecz. Jutro o godzinie 17:00 premier Donald Tusk, tak jak obiecał, na kolejnym otwartym spotkaniu, tym razem w żywcu, Jestem przekonany, że będzie równie energetycznie, jak u nas na Śląsku, jak w Bytomiu, bo żywieczyzna pod Beskidzie to również niesamowita energia. Zapraszam serdecznie. Godzina 17: żywiec. Wszystkie szczegóły na stronie. Tu jest przyszłość. Dziękuję. Zamykam oficjalną część klubu.